taki maluszek. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Tutaj z okazji tejże karmi akurat gołąbki, to takie pozdrowienia. Dziękuję, że zaglądacie, za komentarze dziękuję. Oczywiście tam z czasem to jestem tak mało tego czasu, a to jaki rudasek. Już w tej rodzince był rudasek. Taka w ogóle parka tu jest ruda i mi się wydaje, że to stąd biorą się te rudaski. I taki młodziutki znowu jest. A w ogóle śliczne gołąbki to są takie wśród tych mieszczuszków. To myślę, że takie mieszaneczki też są. Nasypię, ja zanim zdążę, nieraz no nasypię, ale zanim zacznę kręcić, to już gołąbki zjedzą. Jednego mam w samochodzie, bo mu tam nóżkę odplątywałam i w kartonie sobie je. Ma tam dziurki i sobie niech poje, bo zabolało nóżką, to gdzie on tu będzie teraz biegał między tymi gołąbeczkami. Teraz to widzę takich młodych gołąbków. Jeden taki częściowo nie ma ogonka, to też go złapałam, obejrzałam, ale tam no nie widzę nic tak, żeby mu tak dolegało. O, jaki maluszek. Z maluszków jest. Ciepło, to gołąbeczki też gniazdka zakładają. Maluszki są. No, gołąbeczek musi być w miarę zdrowy, jak tak, o, taka konkurencja na ziareczka. One tutaj się najedzą tyle, ile potrzeba im, ale tak faktycznie muszą o jedzonko między sobą konkurować, to trzeba się nabiegać. Gdzie jestem bez ogonka? Już może pojadł, bo ja go wcześniej tutaj namierzyłam. Tylko jeszcze w międzyczasie wziąłam gąbeczka do samochodu i może on już pojadł sobie i poleciał. W tym pierwszym karmieniu. Kukurydza w centrali nasiennej też nie wychodzi z drogo i pszenica taka, takie połówki. No, są też inne ziareczka, ale tak w większości to tutaj. No, jeszcze tego maluszka chciałam pokazać. No, taki malusio. To sobie też musi radzić. Gołąbeczek. Ojejku, tam ten gołąbek, tam makaron wypadł, a mi się wysypał makaron i teraz ten sztuczny no nie sztuczny, tylko nieugotowany makaron, mówię, co one tam pukają? I wpadł mi tu do torby i no chyba go zje. O, i tą muszelkę makaronową sobie tak się tam zajęły gołąbki nią. Jak to, no głodne są bardzo. Zresztą im dosypuję. Nagniotłam tą muszelkę, ten makaron, bo przecież to nieugotowany, żeby nie biegały za tym makaronikiem. Jak się niech jedzą sobie ziarko, nie ma. Nie taki makaron nieugotowany. I takie rzeczy też jedzą, widać, o, o. No, pewnie to zdrowe, to chociaż nie wiem. Nieugotowane to raczej nie powinny chyba jeść. Ale widać, że i coś takiego zjedzą. Ten maluszek, jakie to sobie to ładnie zbiera, tą pszenicę. Takie mniejsze ziarka to właśnie takie maluszki później. No, trzyma się z daleka. Trzyma dystans. Ja do niego podeszłam, to uciekł.
Teraz wypuszczę tego gołąbeczka, którym odplątałam nogi w samochodzie. Nóżkę właściwie jedną, no i który dostał jeść. Jadł sobie. No, tamten paluszek. O, uciekł tam.